Kaja, no. Welcome to Sisters Junk. Nie bądź taka szczęśliwa. Angel, you're back. Tak, jestem z powrotem. Seems like we're seeing a lot. What about my sister? Czy to ważne, jak ona nie żyje? No, nie mów tak, no. Miałeś nadzieję. Nadzieja nie jest zła, no. Na Placu Pamięci w Zionie mamy strefę, gdzie możesz wypróbować nasz produkt. Zapisz się już dziś i poznaj najwyższą jakość schronienia. What does this mean? This person was abandoned and died. What happened? Ktoś go dorwał, no. Not right. Znaczy, jak na moje... Nie dostałem kodu? Nie. Jak na moje, to wygląda tak, że... Kołyska powoduje, że ci ludzie wszyscy, którzy się tam znajdują, zostają zamknięci w stanie wiecznego snu. Faktycznie. Natomiast ten... I thought this was a trial space. What's going on? I have no idea what this is. It might be a space for criminal activity, or some kind of conspiracy. Wait, I'm seeing conflicting information. To znaczy? No, dlatego mi nie dali tego wcześniej podnieść. Arka stworzona przez Arktek posiada czterowarstwową barierę ochronną i inteligentny system gwarantujący maksymalne bezpieczeństwo. Od ciebie wymagane jest jedynie zapamiętanie kodu dostępu. Nie pamiętasz kodu? Nie przejmuj się. Arktek stosuje wyjątkowy system zagadek zainstalowany na zewnątrz Arki, aby klienci, którzy zapomnieli kodu dostępu, mogli bezpiecznie dostać się do środka. Obróć Zion, obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Rozwiąż tajemnicę systemu zagadek i sprawdź, jak bezpieczna jest Arka. Obróć Zion, obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zrobimy szybki skan, bo skan najprościej pomaga w takich sytuacjach. To jest maszyna. Która nic nie robi. Zbudka. To mi nie pomoże. Tu jest zejście. Dobra. Myślę, że szukanie tych rzeczy nie ma większego sensu. Okej. Is it relevant to the password? Wiem, gdzie są jeszcze dwa, chyba? Tak z pamięci. Na schodach jest jeden. Dobra. Słuchaj. Kaja. Dobra, to już czas na to, no. Kaja, no. Nie bądź taka szczęśliwa. Tak, jestem z powrotem. Seems like we're seeing a lot of each other. Welcome. I apologize for the current state of the shop. You're here, Angel. What about my sister? Kaya. Well, there isn't an easy way to say this. Take this. Oh. Ty to jesteś empatyczna, Eve. This is a memory stick. That means... No. Yes. I took out an Atiba called Behemoth and retrieved it from the area. Please consider her death avenged. Avenged? Huh? Czy to ważne, jak ona nie żyje? No. Actually, I figured this would happen. I knew my sister couldn't have survived like that. No. I was just hoping for the best. But I guess all I was doing was just denying reality. Nie mów tak, no. Kaya. Miałeś nadzieję. Nadzieja nie jest zła, no. It's okay. The important thing is that I have my sister's memories back. Her memory will live on in me, running our establishment together. Thank you, Angel. Please come back again soon. Yeah.
Dostałem super nagrodę. Nie, ale się cieszę. No jest mi tak mi jej szkoda. Mega, naprawdę. Mega mi jej szkoda. No ale co no? Wygląda na to, że sobie całkiem nieźle z tym poradziła. Cieszę się. Bo jakby ona się popłakała, to ja też bym się popłakał. Oczywiście, że byłoby to okazanie słabości, ale nie mam z tym problemu. Ja już wiem, że nie wejdę. O! Mam kod! Alfa coś tam. Nie miałem kodu, już mam. Otwarte. Co to? Komodor. Każdego dnia ukrywałem się obok przejścia wygnańców, żeby mieć oko na intrygi Orkala. Widziałem, jak brali do niewoli żywe Nightiba i przewozili je z powrotem do Zajonu w środku nocy, tuż przed wschodem słońca. Ten szalony dziad łapie Nightiba, żeby terroryzować obywateli. Niestety nie zostawili żadnych śladów. Nie mam dowodów na to, co widziałem. No i przede wszystkim Rael, strażniczka stojąca z nawarcie, mnie zauważyła. Nie złapała mnie, udało mi się uciec, ale jestem pewien, że bestie Orkala po mnie przyjdą. Jestem skończony. Nie dam rady dłużej patrzeć na złe czyny Orkala i jego straży. A jeśli mnie złapią, pozostawię siostrę samą sobie. Co z nią będzie? Jako wolny obywatel postanowiłem w pierwszej kolejności chronić swoją wolność. Będę mieć okazję do naprawienia błędów. Może coś się zmieni, gdy ten zapis wpadnie we właściwe ręce. Chwała sojuszowi, wyzwolenie Zajonu. Damn. Teraz bardziej się cieszę, że się angażuję w te wątki poboczne. Czy do tego też już mam możliwość otwarcia? Mam, no. Ile mam już tych rzeczy w ogóle? Jest alfa. Nigdy nie mogę znaleźć tej alfy. To jest pierwsza litera w alfabecie greckim, do jasnej cholery. Czy mogliby je chociaż po kolei ułożyć? Czy to jeszcze jest? Nie bardzo. Ale zostały jeszcze dwie wskazówki. O, tutaj jest. Popatrzcie, bym przegapił. Ciekawe, że przegapiłem jakieś jeszcze. Nie, jednego mi brakuje. O! Robot. Cześć. Uliczka za placem pamięci. O! No właśnie. You think I investigated all the screens? These letters. No i dobra, właśnie tam. A, arka stworzona przez Arkę warstwą barierę ochronną. Nie pamiętasz kodu? Nie przejmuj się, a przez trójwiankowy system zagadek zainstalowany. Obróć Zion. O, dobrze, napisaliście mi. Fajnie. Tylko, co jest pierwsze w takim razie? Aha. No i to niby miałoby sens, gdyby nie to, że to U moim zdaniem to... No dobra, może ja źle o tym pomyślałem. Ale moim zdaniem to było tak trochę krzywo. Nie tak powinno to wyglądać. Dobra, ale chętnie zobaczę, czym jest Arktek.
Niech mi ktoś pomoże, ci wariaci obiecali mi arkę, a uwięzili mnie w środku i nie chcą wypuścić. Proszę, dajcie mi iść do domu, błagam. Proszę. Co tu się dzieje? Co ja tutaj znajdę? Czym jest arka? Boże, co to za krzesło? Co jest? Drzwi się nie otwierałem, zostało mało energii, gdzie są wszyscy pracownicy. Powinienem był wejść do kołyski. Tak jak mówił prorok, nie powinienem był ufać tej arce. Chwila, kim jesteście? Jezu, proszę wypuśćcie mnie, błagam. Co tu się wydarzyło? Ark. Nie mogę tego kliknąć? Na razie wystarczy. Wolę tu sobie cicho żyć, niż spać w kołysce, gdzie jestem ani żywy, ani martwy. Ej, czemu drzwi są zamknięte? Halo! Dokładnie jest, badaj wnętrze arki. This. Arktyk, ochrona klienta jest naszym najwyższym priorytetem. W tym momencie Straż Królewska krąży i poluje na niewinnych ludzi. Zostaniemy zabrani do kołyski. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów Arktyk jest zmuszony do sięgnięcia po ostateczne rozwiązanie. Zostaniemy zabrani do kołyski. Powtarzam, od teraz aktywny będzie inteligentny system bezpieczeństwa Arki. Nasi klienci muszą pozostać bezpieczni. Z przykrością informujemy, że od tego momentu nie możesz opuścić Arki. Nie możesz wrócić do Zionu. Z przykrością informujemy, że od tego momentu nie możesz opuścić Arki. Bo. Ciesz się z naszych najwyższej klasy usług w najbezpieczniejszym miejscu na Ziemi, Arce. But what does this mean? The door. It locked itself. What happened? I need to find a way out. Let's go before the emergency power runs out. We don't know what might happen. No. All right. Aha, hej, pomogło. Dobrze, że agresja rozwiązuje wszystkie problemy. Co się właściwie wydarzyło? Serio? Masz takie dobre mniemanie o ludziach? Nie. Chyba, że ci ludzie są inni niż ci ludzie, których ja znam. Porozmawiaj z Manem. Strasznie to jest ciekawe miejsce wizualnie, nie? Many things have changed for the better since you first arrived in Zion. Angel? What? I found the Radical, but he was already dead. And the situation there was complicated. I think that the Radical lied to the other citizens about protecting them, but in the end he locked them all up and killed them. He told them that Zion was being manipulated by Orkul. Is that so? Yep. Tak było. Thank you, anyway. We'll take care of whatever comes next. Serio? Ty w ogóle ruszasz się stąd czasem? Zdarza ci się wyjść? I mamy kilka nowych zadań. To może zacznę od tej misji jednak, co? So Francis's brother was hiding in these ruins. It isn't that unusual, Eve. But I guess it is pretty remarkable to have survived this long, coming from 807. Let's just deal with the fanatical brothers and be on our way. Okay. Good idea.
Ej, no i powiem ci, z czasem coraz lepiej mi się tobą wspina. Nice. Słyszałem głos prawdy. W moje ręce wpadł anielski hologram i byłem swoją pierwszą lekcję. Zrozumienie wszystkich grzechów przyszło, gdy spadła na ziemię. To był przypadek i jednocześnie przeznaczenie. Matka Sfera nie jest Bogiem, nie jest źródłem mądrości ani siecią. To ogni tworzona. To bogini stworzona. Aha, to ma bogini stworzona. Chwalcie głos prawdy, chwalcie Galen. Nie będę już uległo, nie ma sensu tracić czasu na cierpienie przez próbę i nienawiść do Matki Sfery. Odejdę, podążę z naukami Gaen. Moim celem jest miejsce, skąd pochodzi. Znalazłem anielskie jajo. Znajduję się daleko na zachód, stąd pójdę śladem. The voice of truth. I'll consider it. He left coordinates. Well, I suppose we better follow him. Zbyt wiele się stało. Na jasnej Tiba, upadek kolonii, nadszedł koniec świata, mimo to wciąż żyje. Zakładam, że moje szczęście w końcu się wyczerpało. Coś w tym jest. Ach, zapiski prowadzą tam. Stąd się nie da teleportować za bardzo. No dobra. Coś tam widziałem, ale... Matka. Matki nie widziałem. O, hej, słyszysz mnie? Bez jaj. Słynna kryminalistka umierająca w taki sposób? Uratowałaś mnie. Ugh. Po prostu przeniosłam wszystkie twoje zepsute części i z powrotem je złożyłam. Nie wiem, czy to ratunek. Uniknięcie niebezpieczeństw na pewno nie było łatwe. Jak się czujesz? Tak, cholera. A Pallas i Athena. Wygląda na jak rozpłyty aksamit. Właśnie masuję twój napęd. Teraz muszę spowodować zwarcie mu dół zmysłów. Uwielbiam helenistyczną pornografię w wykonaniu robotów. To jest złoto. No dawaj. O ty, spryciarzu. Die, man. Die. Tak go ułożyli. Najgorzej. W walce? Też się ze mną walczy. A macka nie ma? Teraz jeszcze jedna. Dobra. Już? Mogę? Half. Berere. Spawn! Jeśli nie ma innych przeciwników w okolicy, te macki naprawdę są bezużyteczne. Macki, przepraszam, macki. Są naprawdę bezużyteczne. Absolutnie nie ma powodu, żebym się musiał użerać z nimi. Chodźcie wszyscy, chodźcie, chodźcie do mnie. No chodźcie, pięknicie, chodźcie, chodźcie wszyscy, chodźcie. Was też zapraszam, chodźcie bliżej. Nieważne, czekam. No nie daliście, nie daliście. Nie na no nic. W walce?
serio. Gin. No. Już mogę? Co tam masz ciekawego? Sojusz wyzwolenie miał przekroczyć wielką pustynię i pokojowo zbudować osadę w punkcie zbiórki. Nie możemy ufać Orkalowi, który więzi nas w kołysce. Tłumi każdy głos rozsądku i knuje zagadkową intrygę, wykorzystując przy tym Neytiba. Przysięgamy na naszych poległych towarzyszy, że trzymamy się cały czas niestosowania przemocy. Doszliśmy jednak do wniosku, że nie możemy już znieść miasta. Jedyne co nam zostało, to z niego uciec i mieć nadzieję na lepsze. Jednak gdy opuścimy miasto, oni zaatakowali z cienia, ścigali nas w ciemności burzy pieskowej. Ostatecznie zostaliśmy rozproszeni. Chciałbym, żeby to był tylko zły sen, koszmar. Biegłem jak szalony, trzymając w rękach pojemnik z naszym majątkiem i zapasami oraz dowody na potworności, jakich dopuścili się Orkali Straż Królewska. Zjednoczone, no nie da się pokonać, towarzysze przez burzę pieskową wkrótce się zjawią. Ach, widzę ich, muszę ich zawołać, muszę dać znać, gdzie jestem. Skontaktuję się z nimi, dostarczając im chipy z danymi za pomocą dolarów. 200 wpisów. Wandering around the great desert is asking for trouble. A lot of it. There's a reason Zion makes a... Still, something is... Probably a Neytiba. Or maybe I'm wrong. That's true, but in any case, it says the data chips were flowing... Serio? Co już zdolnie zdobyliśmy do potwierdzające okrucieństwo Straży Królewskiej. Używałem wszelkich możliwych środków, aby uwięzić ludzi w kołysce, a tych, którzy stawiają opór, naznaczają piętnem zdrajców i pozbywają się ich. Kryją się za wymówką, że kończy nam się energia i wiążą w tłumach tych, którzy im się przeciwstawiają, narzekają, aby ostatecznie przejąć Zion. Jeśli prawda wyjdzie na jaw, tyranii Orkala i Straży Królewskiej ustąpi pod ciężarem zjednoczonego ludu. Nikt nie może wiecznie ukrywać się przed prawdą. Nie zatrzymamy się, choć moi towarzysze, którzy szukali prawdy, zginęli w zagadkowych okolicznościach. Straż Królewska przewozi krew Neytiba przez wielką pustynię. Utrzymują, że jest ona wykorzystywana wyłącznie do celów badawczych. Trafiliśmy na wiele dowodów wskazujących na to, że pod Zionem przetrzymywane są żywe Neytiba. Kołyska krew Neytiba. Jaka stoi za tym prawda? Strażnicy nas szukają. Nazywają nas zdrajcami. Są gotowi tropić nas. Aż na końcu świata. Dopóki prawda nie wyjdzie na jaw, będziemy ryzykować życiem, żeby chronić zebrane dowody. Zjednoczonego ludu nie da się pokonać. These people risked their lives for this. I'm not sure what they were thinking. Well, whatever they were thinking, not everything is black and white. It's all open to interpretation. No pytanie, czy można właśnie uznać, że oni naprawdę się mylili? Hey, czy z całą pewnością można to powiedzieć? Why don't we visit that restaurant again? It's possible we could have missed something. Nie, do Zionu jeszcze nie. Potrzebuję się teleportować jeszcze raz. Nice. Ciekawe, czy w tej kapsule coś mam szansę znaleźć. Znaczy na pewno nie... Na pewno nie żywego anioła. Widziałem piękno. Uajem. Dobrze, że tu przyszedłem. Łódź, która spadła z orbity, przeklęta arka i anielskie jajo. Oświecenie nadeszło po odrzuceniu wszystkiego na bok. Moje oczy otworzyły się dzięki okazanej mi łasce. Idzie, kroczy pośród burzy piaskowej, zmierza do Abyss Lavoie. Jaką tajemnicę skrywała tam bogini stworzona? Głos prawdy ujawni wszystkie wstrętne sekrety. Podążę za Aen. A może aniołem? Nie wiem. Szlachetną istotą odzianą w cień. Whoever it was, they must have been pretty easy on the eyes. It says he went to Abyss Lavoie. I'll track him down. Ah!
course, nie miałem rady zrobić tego uniku. Wstawaj, Eve. To jest ten wiadukt nieszczęsny. A cel misji jest na nim. To jest tamto. A to jakbym stamtąd skoczył, to i tak by niewiele zmieniło, bo akurat na ten wiadukt mogę się dostać. Na te skały już nie bardzo. Bezwzględna snajperka. O, mam pomysł. Tam jest. Co to? O, jest. Ej, no. Teraz to mi zaimponiła ta gra. W sensie ja się nie spodziewałem, że takie rzeczy będę mógł tutaj robić. A to po prostu grana pomyślała, ej, może byś pomyślał raz na jakiś czas nad rozwiązaniem jakiejś zagadki. No i przyznam, że zrobiło to robotę. Fajnie, podobało mi się. Błękitny monsu. I suppose this is my client's treasure. A custom nanosuit. Mhm. Custom nanosuit, tak. Dokładnie tak. Nie. Bo nie. A nie, no już tak. Powinienem już się udać, tak. Tylko się nie udałem, ale powinienem się udać. What's an angel doing here? Nie wiem, kazali mi z tobą pogadać. I know those people never made it back from the Great Desert. I see. So that's what happened. The truth can never be concealed. Have you not noticed something wrong can never be lost. People settle for order and feign ignorance. What do you mean? Are you sure everything you believe is true, Angel? That is all I can say. But remember, no, next time, rację, no. You might end up in our shoes. Czy jesteś pewna, że możesz wierzyć we wszystko, co słyszysz? Co wiesz? Niesamowita myśl, że nawet takie bazowe rzeczy, o jakich wiemy od samego dzieciaka, mogłyby być nieprawdziwe, co? Niesamowite. No nie jestem jakimś spiskowcem, ale gdyby tak się okazało, nieprawdopodobne. Znalazłem ukrytą przez ciebie skrzynię skarbów. Nie tego się spodziewałam. Czy na nagominę został używany przez Legion? Chciałbym o tym posłuchać, gdy już się obudzisz i zobaczysz tę wiadomość. A, tu miałem łowić rybę. A, jest PCL kod do wstępu, ale to dobra. Daruję sobie tę misję, serio. Dobra. Słuchajcie, ostatnia rzecz, jaką robimy w tym momencie, to jest pójście do fryzjera. Ale najpierw oczywiście dobranie sobie stroju. I jak już się przebiorę, gotowe na misję główną, będziemy mogli kończyć tego pięknego streamka, który potrwał całe 7,5 godziny. Tak szczerze, to mi ten strój jakoś nie imponuje. Najlepiej to powiedzieli, ja to byli bracia Figo Fagot? Erotyczne piw-paw. W sensie, śmiechy śmiechami, że to jest komediowy kawałek, ale często dużo bardziej sensowne i seksowne jest więcej ubrania, tylko to ubranie musi być odpowiednie. A ten strój jest taki, no, zwykły. Sobie można by oglądać Jiggle Physics, nie? Spoko. Chciałbym coś takiego bardziej... O, to jest na przykład ciekawe. No, chciałem nawet w tym iść. Ten, tylko, że z tyłu to jest nędzne. Jeszcze ma jakąś piracką flagę. Co, jestem jakiś dzieciak, co oglądał One Piece'a? No bez przesady. To jest mega fajne ubranko. Chyba się na nie... I ta czarna suknia. O matko, ta czarna suknia. Mogę mi dać też czarne włosy, albo jakiś blond, ale to jeszcze nie jest... Jak tak biegnie w takich kieckach, to absolutnie jakby daje vibe to be z Nier Automaty, nie? Misje poboczne skończone. Także czekamy na jutrzejszy dzień, żeby zrobić misję główną. Dzięki wam bardzo, że byliście. Ja wiem, że pewnie już o 1:20 to nikogo tutaj nie ma, ale tak czy tak. Fajnie by było wam to poprowadzić ten streamek. Mega dobrze mi się gra w tę grę, ona mnie tak pochłania, że cieszę się, że przynajmniej mam na tyle uwagi, żeby
móc ją poświęcić wam, jak do mnie piszecie, jak sobie gdzieś tam czatujemy. Ja staram się oczywiście też zagadywać, ale wiem, jak to różnie wychodzi, szczególnie właśnie, jak ta gra mnie tak pochłania. Do następnego. Widzimy się jutro przy okazji misji już głównej. Na razie.